Dreamcraft. Dokładnie tak, witam w kolejnym filmie z Dreamcrafta i dziś robimy sad, jak też dobrze wiecie, ale wpadłem... co? Znalazłem coś, co chciałbym wykorzystać i właśnie w tym momencie zamieniamy naszą podłogę w kuchni na... płytki. Dokładnie tak, zrobiłem je z kamienia i czernitu. No i mamy takie tutaj, o, płytki. Myślę, że spoko i myślę, że w sumie tak by to było można zrobić jeszcze. I to wygląda jakoś ładniej chyba. No tak bardziej jak kuchnia, nie? Jak tak, jak patrzysz tak, to widzisz kuchnię. Chociaż to nie pasują te kolory ścian i sufitu itp. Tu dałem sobie taką statuę. I dobra, odłóżmy to, tylko nie mam gdzie to odłożyć. To może być problem, dlatego to trzeba gdzieś umieścić. Gdzieś na przykład, nie, tu nie. No to może tu, jak już tu jest to, to jeszcze będzie to. A to mogę w tą stronę? Chyba nie bardzo. No dobra. Mam też to. I bardzo chcę zrobić coś z tym. Mianowicie... Uncrafting table. To jest coś, co wiele lat, wiele razy widziałem i ani razu tego nie zrobiłem, a tego potrzebowałem. No patrzcie, wkładam sobie diamenty. Co? Chwila, spróbujmy piec. I widzicie? Składam sobie to. Dobra, skraftowałem sobie dużo lepszy miecz z enchantów, jakie miałem. No i widzicie, możemy se odkraftowywać, jeśli skraftujemy se za dużo rzeczy itp. No, jest to dużo lepszy miecz niż netherite'owy, dlatego nie robiłem netherite'owego. Ale właśnie, mamy ten netherite i możemy to sobie ulepszyć przecież. Gdzie to się robiło? Tu. A, dobra. Albo dobra. Szablony będą w netherze. Dwa chyba tylko. No. Światła zgasły. Albo były niezapalone. Świetnie. 10, a to 9. Wow. A i tak najlepsze są te sword. I najlepszy miecz jest ten. Glass 40 zadaje, jak sami widzicie, on jest z Twilight Forest, gdybyśmy my go dostali. A... No, i to jest najlepszy miecz w grze. Glass Sword, więc fajnie by było. Czy ja coś jeszcze netherite'owego mogę zrobić? Chyba nie. Na pewno chciałbym sobie Cloud Bootsy naprawić. Ach. Ogień. Ale to pewnie na dworze. Właśnie. Zrobiłem też windę, która działa, bo mi się nudziło. Ale z kałucami wcześniej mi to ciężko działało, więc teraz naprawiło się, więc dobrze. No i mamy jesień. Ale my dziś robimy sad. Dokładnie tak. No. W ogóle, ile mam śmierci? Nieźle. Tak. Dobra, ale właśnie to. Go trzeba gdzieś umieścić, ten uncrafting table. No myślę, że tu by było fajne miejsce na niego.
tak nie rzuca się w oko, przy drewnie itp., przy tych rzeczach. Dobra, sad chciałbym zrobić, no wiadomo jak to sad, tylko do owoców, no nie? Więc będziemy potrzebowali w cholerę sadzonek dębu. I... O! Wpadłem na fajny pomysł. Jakby tu sobie zrobić windę do góry, to by było w ciul OP. Musimy to zrobić, ale no... Owieczki. Nie mamy tylu owiec. Weźmy te jaja. Porozrzucajmy, ja mam ich dużo, tych jajek. Ani jeden kurczak, co jest? Dobra, wełna, 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 żeby zrobić windy. Wiem, że mogłem to na odcinku zrobić, się poza odcinkiem, ale robię na odcinku. I mogłem windę zrobić na odcinku, tego nie pomyślałem, ale i tak będziemy zaraz robić, więc pokażę wam. Fajne jest to, że one jedzą co chwilę, bo dałem tu trawę i naprawdę od cholery jest tej wełny. Ja też zrobiłem zielone bartniki. Wiecie jak? Wiecie jak? Nie, ja nie cheatuję. Patrzcie to. Patrzcie to. Barwni... I patrzcie to. Jasno zielony barwnik robimy w ten sposób. Albo, uwaga, uwaga, w ten. I poszedłem specjalnie po nie i to zrobiłem. Co to jest? Aha. Potem, zielony barwnik. Wiecie jak go się robi? Cyk. No naprawdę, a brązowy? Pyk! I ja naprawdę nigdy bym się nie spodziewał, że tak się robi barwniki, ale dobra. Właśnie teraz mogę sobie spatrzeć, czy mam wszystkie kolory. Biały jest. To jest jasno-szary. Nie mam ciemnego szarego. Ciemny szary się robi czarny i biały. Problem w tym, że nie mam jak zrobić czarny. Chociaż niby mam. Dobra, zrobię to szybko. Szybko to zrobimy. Miałem gdzieś wodorosty, ale nie wiem, gdzie one się podziały. Chyba na wiarze je miałem, a nie tu. Bardzo możliwe. Dobra, tak czy siak już mamy wodorosty. Cyk, domek. Teraz je było trzeba usmażyć, ale nie wszystkie. Trochę mi ich usmaż. Resztę sobie schowamy. Tutaj. Cyk. I teraz to było trzeba tu, tak? I tak, tak, dobra. To jeden na razie nam wystarczy. I biały. Tu mamy barwniki. Cyk, no i teraz jesteśmy w stanie zrobić szary barwnik. Bo nie mamy szarej owcy. I pyk, mamy już, więc bardzo fajnie. Dobra. I jesteśmy bardzo, bardzo w stanie, no widzicie, trochę sobie porobiłem, bo tego mięsa zgniłego mam dużo. Teraz zrobimy sobie dużo tej brązowej wełny. Ale promil, dlaczego brązowa? Już wam mówię, brązowa dlatego, że mamy brązowe te panele i to będzie wtedy ładnie wyglądać. I patrzcie to. I w ten sposób se ekspię brązowy barwnik, no nie? Więc bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Dobra, odłóżmy ten nożyk. Fajnie, że się nie zużywają i że mam dużo tego mięsa. Teraz ten brązowy barwnik, cyk i... Dobra, nie całe, ale no... Tyle... No przydaje się ta brązowa wełna, no. Dobra. Pyk. I teraz perły, bo z pereł robimy windy, moi drodzy. Tu. Możemy niebieską, możemy różne, bo mamy dużo wełen, ale my chcemy brązowe. No mogę zrobić to. Będzie na pewno tu wygodniej. To z pewnością. No i szybciej się przemieszczamy też. No i musimy zrobić więcej brązowej wełny, więc go. Niebieska. Pyk. Mamy to. I brązowa. Dobra. Na razie na jeden blok sobie to zrobimy. No patrzcie ile wełny. To jest coś. A jeszcze ta. Dobra.
Odkładamy perły i lecimy do góry. Odłożyłem windę przypadkowo. Ech. Gdzie by to zrobić? No, chyba tu, co? Wiadomo, na razie tylko jedno postawimy. I od bikonów dwa. Dobra. Siup. Teoretycznie też mogłem tu zrobić, ale chyba wolę tam. Przez chwilę myślałem, że to beacon. Raz, dwa. Tu. No i pięknie. Teleportacja. Dobra. Czas ogarnąć tu te tereny. I zrobić nasz sad. Dokładnie tak. To trzeba tu będzie załatać. Te drzewa pościnać. Bo tu trochę sadziłem tych drzew. Żeby oczywiście domek budować. Bo jak inaczej. O, dobra. Też jest dziura. A, to jest bikony, to są, dobra. Tu jest dziura. Ale to nie, to my potrzebujemy trochę tylko tego ziemi. No dobra, widzimy się jak ja tu pościnam. Poznajcie to miejsce? No. Ciekawe, to się tu pozmieniało, to na razie zostawię tutaj konstrukcję, że to tak powiem. No i dobra, czas na sadzonki dębu, no i wszystko co da się oczywiście na drzewach mieć. Dobra, więc no grejpfruty to na pewno. Cytryny też. To też pamiętam było. Persymony na pewno. Morele też. Soje nie. Brzoskwinie na pewno. Wiśnie, wiśnie. Chyba wszystko stąd. Teraz tu. No to... Co było? Owiec chyba nie, a nie, no tu chyba nic. Nie wydaje mi się. Dobra. Stąd, no to mango, kokosy, orzechy włoskie, migdały, grusze, figi. Włoskie. To były nerkowce. Daktyle. Tego nie mam. Pikan. Awokado. Banany. To coś. To coś. To też. I tyle. Sadzonka nerkowca. Moreli, wiśni, migdałów, persymony, awokado, figi, gruszki, orzecha włoskiego, cytryny, tego kuku coś tam, kokosy, bananowiec, daktyle, grejpfrut, mango, pikan, tne, no i brzoskwinie. Dobra, oj, co nie tak miało wyglądać? Dobra. To dobra, no i to można posadzić z tego co pamiętam i to zrobimy. No i dobra, sadzonki odłóżmy i na razie z tego nasz sad się będzie składał, więc cyk,
I wpierw może jagody. No to jagody sobie damy tu pod płotem. Wiecie, nie potrzebujemy, ale... bo mamy sporo, ale farma to farma. Muszą być niebieskie jagody też. Daj, daj, daj. Bo ich mam niesamowicie mało. To trochę trzeba pozbierać, żeby zasadzić ogromną plantację tych niebieskich. Tyk. Dobra, bo mnie jeszcze zabiją. Dobra. Od jagód jeszcze nie zginąłem na tym świecie. Nie zamierzam ginąć. Dobra. I teraz możemy sadzić kokosy. Pyk. Wiśnie. Pyk. Awokado. Pyk. Figa. Pyk. Mango. Pyk. Orzech włoski. Pyk. Banany. Pyk. Co to jest? Migdały, pyk, grejpfrut, pyk, brzoskwinie, pyk, cytryny, pyk, daktyle, pyk, persymony, pyk, nerkowce, pyk, to coś na kat, pyk, pikan, pyk, morela i gruchy. Gruchy, pietruchy. Świetnie. Więc mamy już wszystko. Teoretycznie, jeśli zetnę to, to... no, to nie ma. Więc to za każdym razem trzeba ręcznie zbierać, a nie ścinać. W sensie, że tak ręcznie zbierać, nie? Jak teraz. Syk. No trochę zbierzemy, no bo jednak przydają się tam do robienia różnych rzeczy, jak placki itp. Ciekawi mnie jedna rzecz. Bardzo szkoda. Bardzo przykre. Czy ja mam stak wiśni? Nie. Tak, kokoski. No, w kolejnym gotowaniu z Pyrominem będzie potężne gotowańsko. Skoro mamy więcej rzeczy. No nie. Więc... super. Dobra. Syk, orzech włoski. Bo ma włoski. Mango, figa. Tu jeszcze mamy. Pyk, pyk, pyk. 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 Pyk, pyk. Dobra. Grejpfrut. Brzoskwinki. Figusia. Cytrynki. To są dwie brzoskwinie? Nie, to jest grejpfrut. No dobra, pozbieram tu sobie wszystko to i to będzie na tyle. No co, zrobiliśmy sad. Jako tako mamy. Ważne, że możemy sobie zbierać. Ja to za jakiś czas będę sobie tu zbierał. I gdy zbiorę wystarczająco dużo, to wtedy zrobimy gotowanie z Pyrominem 2. Pyrominowe rewolucje 2. I będziemy dalej gotować. Jakieś super, świetne, potężne uprawy. Nie uprawy, tylko potrawy. Sorry. Myli mi się. Się pomyliłem. Cyk. Chwila, a ja limonki nie miałem? Przypadkiem. Miałem limony.
Ale to trzeba tak, to trzeba sadzonka. No i teraz trzeba patrzeć. Jabłoni, nie mamy jabłoni. To to trzeba zrobić. Nie mamy... smoczego owocu. No i go też nie mamy. Limonki. Ja miałem chyba limonkę. Nie miałem? Chwila. Tu nie widzę. Tu też nie. Nie miałem limonki, naprawdę? Dziwne, ale okej. No dobra. Nektarynek też nie mamy. No. To chcę zaznaczyć, że nie mamy nektarynek, nie mamy limonki, nie mamy smoczego owocu. Tego nie mamy. Pomarańczy też nie mamy. Śliwy nie mamy. Gwiezdnego owocu i orzech włoski chyba mamy. Dobra, więc mamy prawie cały sad. No jeszcze sobie w tym momencie zrobię jabłoń i ją tam posadzę. Cyk. Jabłuszka. Tu mamy chyba dużo. Jednak nie. Pyk. No i klasiko takie gdzieś tu. Tu będzie jabłoń. O, tu są jeszcze banany. Ich nie zebrałem. Jakie wysokie to. Zebrałem grejpfruta. Bananów nie zebrałem tu. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Dobra, trochę bananów mamy. Jeszcze to musi urosnąć. Dawaj, dziękuję. Mamy jabłuszka. Jabłuszka też się przydają, oczywiście. Zawsze. Dobra. Coś tam mamy, więc fajnie. Odłóżmy to. No i dobra, dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach z Dreamcrafta. Przekroczyliśmy barierę 30 filmów, więc jest super. No i co, do zobaczenia, pa pa!